W roku 2024 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej obchodzi 80. rocznicę swojego istnienia, ale jest to równocześnie 80. rocznica istnienia matematyki w naszym uniwersytecie, gdyż matematyka była od samego początku istnienia naszej uczelni. Prowadzone już były od samego początku badania naukowe i kształcenie studentów w tym zakresie. Można powiedzieć, że twórcą matematyki lubelskiej był profesor Mieczysław Biernacki. On wraz z profesorem Adamem Bieleckim, profesorem Krzysztofem Tatarkiewiczem i profesorem Mikołajem Olekiewiczem kształtowali zręby matematyki w naszym uniwersytecie. Początkowe badania to była teoria równań różniczkowych, analizy zespolonej, geometrii różniczkowej czy statystyki matematycznej. Ci wybitni profesorowie wykształcili swoich uczniów, którymi byli chociażby profesor Jan Krzyż, Konstanty Radziszewski, Dominik Szynal, Tadeusz Leżański czy niedawno zmarły profesor Kazimierz Gebel. I oni sprawili, że te wcześniej wzmiankowane kierunki badań stały się wizytówką naszego Instytutu, wizytówką Lublina, były tą mocną stroną naszego Uniwersytetu. I tak pozostało do dzisiaj. Jesteśmy znani z badań w zakresie analizy funkcjonalnej, szczególnie teoria punktów stałych czy geometria przestrzeni Banacha, które były pionierskimi działaniami profesora Gebla, a później kontynuowane przez jego uczniów. Funkcje analityczne rozwijane przez wspomnianego profesora Mieczysława Biernackiego, który jest uznany jako jeden z twórców tej teorii funkcji zespolonej i polskiej szkoły funkcji zespolonych. Ze szkoły profesora Olekiewicza wyrośli uczniowie, którzy rozwijali teorię prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną w naszym Instytucie. Ponadto pojawiły się nowe kierunki badań, gdyż matematyka jest tą dyscypliną, która rozwija się bardzo dynamicznie i równania różniczkowe w zastosowaniach do opisu ruchu drogowego chociażby prowadzone są w naszym Instytucie. Teoria układów złożonych, które znajduje duże zastosowanie w fizyce, czy bardzo bliskiej już informatyce, teoria kryptografii. Ponadto nowym kierunkiem badań są działania w kierunku dydaktyki matematyki. To jesteśmy pionierami w Lublinie, jesteśmy pionierami też i w skali krajów w tym zakresie. W ostatnich latach staramy się prowadzić badania o charakterze interdyscyplinarnym, szerokim na współpracę czy to z lekarzami, psychologami czy pedagogami, informatykami, pracownikami innych wydziałów naszej uczelni. Staramy się rozszerzać profil naszej działalności naukowej.